Hej kochani, to hulaj i dusza i witam Was w pierwszym podcaście w 2023 roku. Jest to podcast serii Niewłaściwa Miłość. Na samym wstępie powiem, że bardzo dziękuję, że jesteście. Niektórzy to już nawet są ze mną przez 4 lata. A dla nowych osób przypominam, że ten kanał da radę subskrybować gdzieś na górze, na dole od boku lewego, prawego, znajduje się przycisk subskrybuj i będzie mi wtedy niezmiernie miło. Dzisiaj przychodzę do Was z historią bardzo ciekawą, ponieważ takiego sposobu myślenia nasi bohaterowie chyba jeszcze nie mieli w tych podcastach, więc przedstawię wam zupełnie inny wymiar gęstości pod względem rozumowania. A poza tym no to standardowo historia miłości. Przecież Walentynki się zbliżają za półtora miesiąca, ale już niedługo. W każdym razie sprawa, którą dla Was wybrałam, jest naprawdę interesująca. I ciekawe jest to, że prawda nie wyszłaby na jaw, gdyby nie pewne wydarzenia. No a gdyby nie to, to być może nadal ta sprawa byłaby zupełnie inaczej zaklasyfikowana, a my byśmy tej prawdy nie poznali. W każdym razie, bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj Was zaskoczę. Ponieważ w pierwszym podcaście w 2023 roku wcale nie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tylko do nowego miejsca na naszej mapie, jakim jest Irlandia. Dokładnie to będziemy dzisiaj gościć w nadmorskim mieście o nazwie Castle Rock, a właściwie to takim miasteczku niewielkim, no liczącym nieco ponad 1200 mieszkańców. Więc oczywiście jest to otoczenie, gdzie każdy zna każdego, gdzie każdy wie, kim jest Grażyna i Halina z ósemki. No cóż, do Castle Rock jeszcze sobie wrócimy, jednak zaczynając naszą historię, musimy rzecz jasna zacząć od początku, czyli też od poznania naszych bohaterów, od tego całego tła rodzinnego. I w tym celu przenosimy się na moment do miasta o nazwie Partdown, gdzie znajduje się rodzina Huel i właśnie tę rodzinę poznajemy. Jest to typowa jak na lata 60 rodzina z tamtych czasów, składająca się z ojca, człowieka o imieniu Sam, jego żony Sary, no i ich piątki dzieci. Nie byłabym sobą, gdybym oczywiście nie wspomniała, że na nasze to 2,5 tysiące złociszy. No cóż, jednym z wesołej piątki był syn który otrzymał imię Colin jak się już pewnie domyślacie, jest to bohater dzisiejszej historii. Colin przyszedł na świat 14 marca 1959 roku jako czwarte dziecko sama i Sary. Miał on też dwóch braci i dwie siostry łącznie, więc ekipa całkiem ciekawa, tak łącznie tutaj zsumując mamy piątkę. Ojciec, ojciec, głowa ręka rodziny, sam, był typowym ojcem jak na tamte czasy, bardzo ciężko pracował jako menadżer w rządowym centrum szkoleniowym i zarabiał całkiem dobre pieniądze. Tak, te jego zarobki były wystarczające na utrzymanie rodziny. Jego żona Sara w tym czasie również ciężko pracowała, ponieważ zajmowała się domem oraz dziećmi. No i uchodziła za taką typową, ciepłą i opiekuńczą matkę, która w dodatku codziennie piecze najlepsze ciasta na dzielni. Tak więc wyglądała nasza familia, która mieszkała spokojnie w jednej z protestanckich dzielnic. I to też jest ważny aspekt tej sprawy, który będę podkreślać, więc zarówno rodzina, jak i później sam Colin nasz bohater byli, są głęboko wierzący i wiara oznaczała ważny aspekt ich życia. Kolejny mniej więcej w wieku 6 lat zaczął jeździć na gary, jeśli chodzi o zaangażowanie w lokalny kościół i przyłączył się nawet do organizacji o nazwie Batalion Chłopców, który z kościołem był związany. I ogólnie od tego momentu nastał etap, gdy nasz bohater uczęszczał nakazania trzy razy w niedzielę, był bardzo zaangażowany, uczestniczył w życie swojej parafii. Jako nastolatek, nawet już tam był starszy i w dalszym ciągu dzień w dzień tam uczęszczał, angażował się. To jako nastolatek marzył nawet o tym, by kiedyś pojechać na misję w celu głoszenia wiary, ale uprzedzę was, że tak się nie stanie, więc to tak tylko w jego głowie zostało. Bądź co bądź, Colin w pierwszych latach był wręcz spełnieniem marzeń większości rodziców, jeżeli chodzi o te pierwsze lata jego życia. No bo dobrze się uczył, do tego był kulturalny, zawsze mówił dzień dobry na klatce schodowej i też nigdy nie sprawiał żadnych problemów. Często w ogóle można było go znaleźć gdzieś w pokoju, Koju, czy nawet na świeżym powietrzu, jak czytał jakieś książki, albo nawet jak czytał Biblię. E, jego rodziców nigdy nie wezwano na tak zwany dywanik do dyrektora, a przynajmniej nie były to wezwania w związku z Colinem, no bo zresztą pociech to bywało różnie. E, nasz bohater w podstawowie i w dalszych szczeblach edukacji uchodził trochę do takiego Lizusa, który siada w pierwszej ławce i wie, że Marysia z trzeciej bety nie zrobiła swojej pracy domowej sama. Więc nie dość, że Lizus to jeszcze kapel. No może nie aż tak, to sobie koloryzuje, ale co za tym idzie, Colin nie miał zbyt wielu przyjaciół, zawsze czuł, że towarzystwo, w jakim akurat się znajduje, no to niekoniecznie ma te same zasady, te same wartości, niekoniecznie po prostu nadają o tych samych falach. W wieku nastoletnim większość chłopców w jego wieku, no to była zainteresowana sportem, no czasami już tam jakieś pierwsze randki zaczynały, czasami nawet jakieś bójki między tymi chłopcami się odbywały, a Polina nigdy takie rzeczy nie interesowały. On miał swój własny świat, miał wiarę, jakąś tam grupkę Kolegów też miał obok, natomiast no, nie były to wielkie przyjaźnie. Po prostu nie należał do grona tych popularnych, też jakoś specjalnie się nie wyróżniał, ale jakiegoś jednego, dwa kolega, dwóch kolegów, udało mu się znaleźć. Zdobywanie wiedzy było dla Kolina bardzo ważne i na tle innych uczniów, no to miał on świetne wyniki. Można znaleźć nawet wypowiedź jego byłego dyrektora, który opisuje go jako przykładnego i pracowitego ucznia, o no, których było ciężko w tamtych czasach. Problem polegał tylko na tym, że nasz bohater chodził do kiepskich szkół na mocno średnim poziomie. Może nie były to jakieś takie bardzo, bardzo niskie szkoły, że, że strach tam w ogóle obok przejść, natomiast był to poziom średni i te jego piątki, no w tej szkole były piątkami, to był wzorowy uczeń w ogóle. Natomiast w takich lepszych szkołach, no to byłyby to jakieś takie trójki, może czwórki. I może jak teraz o tym mówię, to nie ma to znaczenia, ale tak naprawdę miało to znaczenie, ponieważ Colin marzył o tym, aby dostać się na medycynę, a tam oceny i wiedza są bardzo ważne. Jak też w życiu czasami bywa, no nasz bohater na medycynę się nie dostał. Jego wyniki nie były wystarczające, jego wiedza tak samo. Jednak nie zrezygnował on ze swoich planów tak całkowicie, ponieważ złożył papiery na 100. I zaczął studiować w Queen's University. Tam też Colin szybko wdrożył się w życie studenckie pod względem nauki. Jednak no znów jego życie prywatne zeszło całkowicie na drugi lub nawet trzeci plan. Chłopak nie chodził nigdy na żadne imprezy albo jakieś spotkania studenckie, może na początku był na nie zapraszany, ale później już niekoniecznie. I też nie znalazł żadnego bliskiego kolegi, jakoś mu nie było po drodze. W rzeczywistości jego całe życie wiązało się z nauką albo z kościołem, i to wypełniało jego wolny czas. Inni studenci niekoniecznie to rozumieli, bo to, to też nie tak, że Colin pochodził z jakiegoś hermetycznego środowiska albo z jakiegoś takiego religijnego bardzo środowiska no to raczej on i jego rodzina. I niekoniecznie wszyscy rozumieli Kolina, dlaczego on tak często chodzi do kościoła, dlaczego on jest taki wierzący. Natomiast też Colin nie potrafił zrozumieć tego, dlaczego reszta tak sobie imprezuje, tak się dobrze bawi, dlaczego oni nie są wierzący. Mamy tutaj całkowicie zderzenie dwóch światów. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to Colin liczył w głębi serduszka na znalezienie dziewczyny. Przed studiami zresztą, na obozie letnim, poznał nawet jedną, ale wkrótce ona go zostawiła, co troszkę podkopało jego samoocenę i jego małe serduszko, bo tam się zakochał, może nawet jakieś pierwsze wyznania miłości były. A okazało się, że nic z tego nie będzie. Innym razem, jeszcze będąc w szkole średniej, Colin napisał list miłosny do dziewczyny, która mu się wtedy podobała. No i poprosił trochę naiwnie jakiegoś tam kolegę, by ten kolega dał ten list dziewczynie. No, a jakże uprzejmy kolega postanowił ten list wyrzucić, więc znów e, sprawy miłosne Kolina poszły się kochać. E, no nie układało mu się najlepiej w tych tematach. E, on sam też nie był typem przebojowego maczo, który podchodzi do jakiejś kobiety w barze i zaczyna nawijać makaron na uszy. E, brzmi to oczywiście jak opis zresztą no, wielu ludzi, którzy są troszkę bardziej nieśmiali. Jednak dla Kolina było to wyjątkowo frustrujące, ponieważ widział on, jak inni znajomi, inni jego rówieśnicy znajdują miłość, jak chodzą na randki. A on niestety no, nie miał takiego szczęścia. Drugą kwestią było też zainteresowanie fizycznością. Oczywiście, ze względu na wiarę, to takie rzeczy to wiadomo tylko po ślubie, co nie zmienia faktu, że Colin był tego typu sprawami zainteresowany. Więc, nawet opowiem wam pewną historyjkę, jak mając 19 lat, Colin pod osłoną nocy kupił swojego pierwszego świerszczyka, a potem poszło już z górki aż za bardzo, ponieważ zaczął ich kupować coraz więcej. Później doszły do tego filmy, no i niestety zrobił się z tego lekki problem na granicy uzależnienia. I znów, mogło to się zdarzyć wielu osobom, tyle że dla Colina była to wyjątkowo niedogodna sytuacja, ze względu na wiarę, która przecież no, miała inny obraz na to wszystko. Więc widzimy, że Colin, będąc młodym człowiekiem, dwudziestoparoletnim, bardzo dobrze się uczył, był inteligentny, był ambitny, natomiast w kwestiach towarzyskich, w kwestiach sercowych, no już nie miał tyle szczęścia. No cóż, myślę, że teraz bardzo dobrze poznaliśmy Colina, może nawet aż za dobrze. Skoro to seria niewłaściwa miłość, to trochę jednak o tej miłości będzie. I rzeczywiście, w 1980 roku Cupidyn się do niego uśmiechnął. Na jednym ze spotkań studenckich poznał on młodą i miłą studentkę, która od razu wpadła mu w oko. Ta studentka miała na imię Leslie, była o rok młodsza i studiowała pielęgniarstwo, a co najważniejsze, również była wierząca no i miała podobne wartości. A to wcale nie było dla Kolina takie proste, żeby znaleźć kogoś o, o podobnych poglądach, bo jednak inni rówieśnicy, uczniowie w większości no, mogli mieć inne zdanie na różne tematy. Ważne jest jednak to, że Colin był oczarowany Leslie, no i powoli zaczęli się poznawać. Tak jak już wspomniałam, nasz bohater był lekko niezręczny, więc to poznawanie szło naprawdę, naprawdę powoli. Zresztą Colin sądził, że Leslie, no to nie jest z jego ligi tak zwanej. Chociaż nie lubię tego określenia, no ale powiedzmy, że to była taka dziewczyna, w której Colin mógł się skrycie podkochiwać, ale nie liczył na to, że kiedyś będzie z tego coś więcej. Dziewczyna była bardzo ładna, do tego była charyzmatyczna, no i miała powodzenie u mężczyzn. Często chodziła na jakieś randki, zresztą gdy Colin ją poznał, to w ogóle miała chłopaka, ale później ten związek się rozpadł. Leslie zbliżyła się trochę do Kolina, zaczęła mu się zwierzać, opowiadać o swoim życiu, właśnie o tych perypetiach miłosnych, no i nawiązała się między nimi przyjaźń. Tyle, że z miesiąca na miesiąc Colin zakochiwał się w Leslie coraz bardziej, no i z jej strony początkowo była to jedynie przyjaźń, a dla niego Frenzon, z którego bardzo chciał wyjść, więc znów mamy um, taki problem, coś, co Colin chce, a coś, co Colin niekoniecznie może dostać. Problem polegał też na tym, że Leslie chodziła na randki i szukała tego jedynego, ona była otwarta na miłość, ona liczyła, że ten książę na koniu, koń na księciu to jej się znajdzie, a to wyjątkowo denerwowało Colina, no bo on był w niej i tylko słuchał ciągle, jak ona spotyka się z nowymi typami, z friendlami, chodzi na randki i opowiada, jak fajnie było. Czasami, Colin był wręcz natarczywy, trochę zaborczy. Kilka razy jak Leslie poszła z jakimś chłopakiem na randkę, to Colin czekał na nią przed jej domem, e, tak, tak żeby zapytać się jak ta randka poszła przy tym chłopaku. E, raz nawet Colin wdał się w awanturę z jednym amantem, więc rzeczywiście w jakiś taki bardzo, bardzo pokrętny sposób się, starał się zdobyć serce swojej wybranki. No bo w pewnym momencie zaczął wykazywać wprost sygnały, że jest zainteresowany swoją przyjaciółką jako nie tylko przyjaciółką, no i Leslie musiała zastanowić co z tym zrobić. Od razu wam zdradzę, a co tam, że Kolejnowi w końcu uda się wyjść z Frendzona, a Leslie zostanie nawet jego żoną. I skoro już wam o tym powiedziałam, no to czas na słów kilka na temat Leslie Clark, która jest oczywiście kolejną bohaterką tej historii. Moi drodzy, przyszła ona na świat 24 lutego 1960 roku jako drugie dziecko Harego i May. Przed nią urodził się brat Christopher, no i co do rodziny to była to taka jedna z tak zwanych porządnych rodzin. Początkowo ojciec Harry pracował w marynarce, jednak później zatrudnił się w firmie sprzedającej karmę dla zwierząt, gdzie też dodam, że całkiem dobrze zarabiał. Była to tak zwana jedna z rodzin z klasy wyższej średniej. Dzieci państwa Clark chodziły na zajęcia dodatkowe, grały na pianinie, uczyły się francuskiego. Podobnie jak w przypadku Kolina, rodzina Leslie również była bardzo wierząca, a rodzice starali się przekazać te wartości swoim dzieciom. Nic więc dziwnego, że Leslie, podobnie jak Colin, od najmłodszych lat uczestniczyła w kościele, później zapisała się też do ewangelickiego klubu młodzieżowego, gdzie znalazła swoją własną grupę znajomych, tam razem czytali Biblię, interpretowali to wszystko, ale też jeździli na jakieś wycieczki, więc też całkiem dobrze się bawili. Dziewczyna uchodziła za niezwykle charyzmatyczną, taką pełną empatii, przyjacielską. Ludzie po prostu dobrze się czuli w jej towarzystwie, a później jak już była starsza, starsza no to uganiał się za nią wianuszek adoratorów, bo miała w sobie coś takiego magnetycznego. Leslie była więc miłą, kulturalną i ambitną dziewczyną, która dodatkowo planowała zostać pielęgniarką. Jest to typ dziewczyny, którą chętnie nie Zaprasza się na rodzinny, niedzielny obiadek, a ona z pewnością zrobi świetne wrażenie. Tak się składa, gdy Colin poznał Leslie, a następnie się w niej zakochał. No to dziewczyna pracowała już jako pielęgniarka, i współpracownicy opisali ją jako jedną z takich lepszych pielęgniarek w lokalnym szpitalu, która z dużym sercem, z empatią, wręcz taką miłością podchodziła do swoich pacjentów. Przed poznaniem Kolina dziewczyna trochę podróżowała ze swoimi znajomymi, chodziła na randki, no i wiodła sobie spokojne życie. Gdy w końcu Kolinowi udało się zaprosić Leslie na randkę, a ta nie wyciągnęła gazu pieprzowego, to można powiedzieć, że zaczął się ich związek. Akurat tak się składa, że randka, jaką zorganizował Colin, no to była całkiem ciekawa, ponieważ był to bal charytatywny dla przyszłych stomatologów, więc Colin, będąc jeszcze studentem, zaprosił swoją wybrankę na całkiem wystawne wydarzenie, no i od tego momentu zaczęli się oni oficjalnie spotykać. Była połowa 1981 roku, a relacja naszych bohaterów rozwijała się powoli, co też raczej nikogo nie dziwi. Colin był z całą pewnością bardziej zaangażowany w te relacje, w ten cały związek niż Leslie. Dziewczyna nawet napisała list do swojej przyjaciółki na początku tego związku, w którym opisała te relacje jako taki związek przejściowy i dodała, że z pewnością no, prawdę mówiąc, nie planuje nigdy brać ślubu z Kolinem. Zabrzmiało to trochę jak, no nie wiem, z braku laku to i Colin dobry. Nie wiem, czy dokładnie tak było, no ale prawda jest taka, że wszystko zmieniło się po wakacjach w 1982 roku. Więc całkiem dużo tak, całkiem długo trwał ten ala Przejściowy związek, no ale wtedy na wakacjach w 82 zakochańce wraz ze znajomymi Leslie pojechali wspólnie do Grecji. I ten wyjazd będzie punktem zwrotnym w ich związku, ponieważ od tego momentu Leslie przekonała się do Colina i zaczęła go traktować poważnie, o czym świadczy ton jej listów, jakie zaczęła od tego momentu pisać. Można było wtedy wyczuć, że Colin już wcale nie jest przejściówką, tylko poważnym facetem, którego traktuje jako może nawet kandydata na męża. Do końca. 1982 roku Leslie była już w 100% przekonana, że Colin jest tym jedynym. No i właśnie dlatego, gdy mężczyzna się jej oświadczył, to ona od razu tę propozycję przyjęła. E, ślub pary, no bo w końcu miłość, ślub, miło i przyjemnie, no ślub pary odbył się w lipcu 1993 roku i stało się to w momencie, gdy Colin skończył już studia i mógł zacząć pracę jako dentysta. E, wtedy też młode małżeństwo przeprowadziło się niedaleko Castle Rock, o którym o którym mówiłam na samym początku. Tam jedno i drugie początkowo znalazło pracę, wynajęli swój pierwszy dom, który zresztą był tak bardzo zadbany, no i im się jakoś tam wiodło, nawet dobrze, jeżeli chodzi o kwestie prywatne i finansowe. Przyszłość państwa Huell rysowała się sielankowo, no bo to był dopiero początek. Jeżeli chodzi o finanse, no to to wszystko też rysowało się w kolorowych barwach i już po roku Huelom udało się kupić swój własny dom. Zarówno Leslie, jak i Colin szybko odnaleźli się w nowej społeczności. Kobieta od zawsze była otwarta i przyjazna, więc każdy na dzielni ją kojarzył. No i też Leslie znała wszystkich sąsiadów. Colin był początkowo bardziej wycofany, ale również robił dobre wrażenie. I małżeństwo też szybko dołączyło do lokalnego kościoła oraz do kółka biblijnego, które polegało na cotygodniowych spotkaniach w domach członków. I żeby było jasne, chodzi tutaj o członków tego kółka. No cóż, w 1984 roku Leslie i Colin zdecydowali się powiększyć swoją rodzinę, no i wtedy też na świat przyszedł syn pary, który otrzymał biblijne imię Matthew. Po jego narodzinach Leslie zdecydowała się zostać w domu z dzieckiem, no a Colin w tym czasie rozwijał swoją karierę. Tak też się umówili, uznali, że to będzie dobre dla ich obojga, ale też i dla dziecka. Mężczyzna szybko zaczął wykazywać się w pracy, ale też poza nią. To był taki moment, gdzie Leslie trochę schowała się w cień ona zajmowała się domem, zajmowała się dzieckiem, a w tym czasie i kariera Colina, i jego osobowość zaczęły rozkwitać, no bo zaangażował się on też w lokalny kościół. Tam organizował różne przyjęcia, zyskał dzięki temu pewność siebie, takie obycie w kontaktach z ludźmi, no i stał się bardzo cenionym członkiem i kościoła, i w ogóle społeczności tego małego miasta. Więc w tym momencie widzimy taki glow-up naszego bohatera. Odwrotnie jednak stało się z jego żoną Leslie, która porzuciła pracę, aby zająć się rodziną, jednak szybko okazało się, że nie do końca się w tym wszystkim odnajduje. Oczywiście kochała swojego syna, żeby było jasne, kochała też swojego męża, no ale w nowym mieście nie miała znajomych, takich znajomych, bliższych, no nie sąsiadów jedynie, którym się powiedzień dobry i pogadał o pogodzie, ale takich przyjaciół, nie chodziła do pracy, całe dni siedziała w domu yy, i właściwie to czekała tylko, aż Kolin wróci z pracy. Znajomi małżeństwa, tacy znajomi, którzy mieli okazję znaczyć już wcześniej, no to szybko zauważyli, że kobieta traci pewność siebie w towarzystwie, staje się bardziej wycofana, więc te role zaczęły się odwracać. Colin natomiast częściej zapraszał do domu swoich znajomych, zapoznawał nowych ludzi, a Leslie coraz częściej czuła, że nie ma z nimi tematów do rozmów, przez co miała wrażenie, że nie pasuje do tego całego idealnego, ułożonego życia żony stomatologa. Skąd o tym wiemy? Ano, wszystko to opisywała w listach do swoich dawnych znajomych. No i listy te miały niby taki żartobliwy wydźwięk, jednak zdaniem bliskich właśnie w ten sposób Leslie radziła sobie z trudnymi sytuacjami i można było wyczuć, że to jest trochę taki śmiech przed, przez łzy, nie do końca się w tym wszystkim odnajduje, nie może znaleźć swojego miejsca, nie może znaleźć jakiejś takiej osoby, która będzie jej przyjacielem. Były to więc pierwsze zgrzyty w idealnym życiu Howellów, ho no a drugim problemem z dały się finanse. Colin dużo zarabiał jako dentysta, to jest w ogóle e, pewne. Natomiast jego żona dużo tych pieniędzy wydawała. E, Leslie traktowała luksusowe przedmioty jako taką rekompensatę bycia w domu. E, ona sądziła, że skoro się poświęca, skoro zostaje w domu, zajmuje się tym domem, zajmuje się dzieckiem, e, no to może sobie od czasu do czasu coś kupić, e, a nawet kupić coś droższego. Niekoniecznie e, coś, co, e, co jest dobre dla budżetu domowego. No i takie podejście czasami denerwowało jej męża, więc mamy tutaj kolejny aspekt, kolejną sytuację, która sprawiała, że to małżeństwo wcale nie było tak idealnie, idealne. Bądź bądź, w 1986 roku para znów zdecydowała się na dziecko, na powiększenie rodziny, skoro tak dobrze im się układa. No i z jednej strony był to radosny i miły czas dla rodziny, a z drugiej strony Leslie ciężko znosiła ciąże, a do tego w trakcie jej trwania zmarła jej matka, co oczywiście wpłynęło na nastrój kobiety. W każdym razie w listopadzie 1986 roku Howellowie doczekali się córki, której dali na, której dali na imię Loren. I tak pozornie, patrząc z perspektywy osób trzecich, to pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, no to wydawało się być czymś radosnym, miłym i przyjemnym. I oczywiście nie mówię, że tak nie było. Natomiast, no, Colin wszystkim chwalił się z ponownego zostania ojcem. Jednak Leslie wcale nie była tak radośnie nastawiona. Wciąż przeżywała straty swojej matki, więc no z tego z tym jeszcze się nie uporała. Nie uporała. A do tego przytłaczały ją nowe obowiązki, zajmowanie się już nie jednym, a dwojgiem dzieci. I to wszystko w rzeczywistości potęgowało jeszcze większe napięcia między małżonkami, o czym, tak jak już mówiłam, na no osoby trzecie po prostu nie miały pojęcia. Bo też i Colin i Leslie mieli takie podejście, że nigdy nie narzekali w towarzystwie, nigdy nie mówili o swoich problemach, jedynie mówili o wszystkim w samych superlatywach. A nawet jeżeli coś zostało powiedziane, jakieś takie ala, no, powiedzenie o swoim problemie, no to raczej to było troszkę ironiczne, trochę między wierszami, troszkę takie sarkastyczne. Raczej niektórzy uznaliby to za żart niż prawdziwe wołanie o jakąś tam pomoc czy wsparcie. No cóż, w czasie, Dresley zajmowała się domem i dziećmi, Colin coraz szybciej i bardziej starał się rozwinąć swoją karierę. Marzył o tym, aby otworzyć własną praktykę i między 88 a 89 rokiem postanowił w końcu to zrobić. Kupił więc własny budynek, aby nie tracić pieniędzy na wynajem, a następnie postanowił zakupić potrzebny sprzęt. Wszystko to oczywiście zostało zakupione, ale wyniosło o wiele więcej niż Kolim początkowo zakładał. Jakoś ten jego biznesplan, no to rąk i nóg za bardzo nie miał. Zakup sprzętu zresztą wymagał zaciągnięcia dużego kredytu, dużo większego niż mężczyzna się spodziewał. No i ten Kredyt bardzo napinał domowy budżet, a jakby mało było tych zmian, to właśnie w tym momencie okazało się, że Leslie spodziewa się trzeciego dziecka. Więc to wszystko się na siebie nałożyło. A z drugiej strony, chyba jednak finansowo nie było tak źle, ponieważ Państwo Huel doszli do wniosku, że ich dom nie jest już wystarczający na pomieszczenie ich i trójki dzieci, dlatego też Colin zaciągnął kolejny kredyt, aby móc kupić nowy dom. Był to całkiem duży, całkiem drogi dom po drugiej stronie miasta. No i tym sposobem mężczyzna miał dwa kredyty, na których spłatę brakowało mu już pieniędzy, bo tak naprawdę ledwo sobie radził z tym kredytem na, na sprzęt, który wziął, żeby otworzyć własną praktykę. Tutaj do tego jeszcze doszedł dom, e, więc sytuacja zaczęła robić się nieciekawa. Był to taki moment, gdzie przez większość czasu Hoelowie żyli na debecie. Colin przez tę sytuację oczywiście pracował jeszcze więcej. On tam ciągnął ile mógł, 12 godzin, 13 godzin, coraz mniej mówił swojej żonie. Leslie prawdopodobnie o niektórych pożyczkach, o niektórych zadłużeniach nawet nie wiedziała, albo przynajmniej myślała, że jest to mniejsza kwota niż jest w rzeczywistości. Prawda jest taka, że jedno i drugie było zestresowane w tamtym momencie, bo oczywiście sytuacja finansowa i pojawienie się na świecie Kolejnego dziecka i takie zmiany związane i z przeprowadzką i też z nową praktyką. To wszystko przytłaczało zarówno Kolina, jak i Leslie, więc małżonkowie zaczęli się od siebie coraz bardziej oddalać. I w takich właśnie nastrojach w 1989 roku na świat przyszło za wcześnie zresztą o trzy miesiące trzecie dziecko pary, syn, który otrzymał imię Daniel więc właśnie tak to wyglądało z zamkniętymi drzwiami, a na pozór rodzina wydawała się być niezwykle szczęśliwa no bo mamy aspirującego młodego dentystę z trójką dzieci z nowym domem, przecież nikt nie wie ile on ma kredytu na ten dom, nikt nie wie ile on zarabia, no na pozór wygląda to znakomicie, a za zamkniętymi drzwiami toczyły się różne spory, różne awantury i wszystko wyglądało inaczej po pierwsze, jeszcze przed narodzinami Daniela, czyli trzeciego dziecka małżeństwo Leslie i Colina wisiało na włosku. I nie tylko chodzi o te pożyczki, nie tylko chodzi o finanse, o przeprowadzki, no ale ma też na to wpływ jeszcze jedna kwestia. Ponieważ szale goryczy przelał fakt, że Colin miał poważną wadę kręgosłupa, czyli żyć na boku. Moi drodzy, okazało się, że nasz bohater miał krótki romans z jakąś dawną znajomą ze studiów. Nagle mężczyzna zaczął gdzieś wyjeżdżać, no a Leslie dowiedziała się, że nie było go w pracy więc wkrótce kobieta poznała prawdę, zaczęła się litania przeprosin, a Colin obiecał poprawę. Leslie nawet zadzwoniła do tamtej kobiety, aby przekonać się, czy aby na pewno wszystko zostało skończone, no i rzeczywiście tak było. Małżeństwo Howellów starało się, no więc naprawić swoją relację. Wiedzieli, że zaraz przyjdzie na świat ich dziecko, tutaj jakieś kredyty, jakieś domy do spłaty, no już tak naprawdę bardziej im się opłaca naprawiać ten związek niż Niż niszczyć to wszystko, co zbudowali. I te naprawianie małżeństwa poszło im tak dobrze, że kilka miesięcy po narodzinach trzeciego dziecka Leslie znów zaszła w ciążę, której w zupełności ani ona, ani Colin nie planowali. No ale stało się. Według bliskich małżeństwa ta sytuacja była wyjątkowo ciężka dla Leslie, dla naszej bohaterki, no bo kompletnie nie czuła się na gotowa na czwarte dziecko. Ona to już się nie czuła gotowa na trzecie, no ale trzecie już było, no teraz jeszcze czwarte do tego. Do tego Howellowie mieli długi, no a jeżeli będziemy tutaj szczerzy, to Colin wcale nie stawiał rodziny na pierwszym miejscu. I biorąc pod uwagę to wszystko, no to wiadomość o ciąży, zamiast zbliżyć małżonków, to jeszcze bardziej ich od siebie oddaliła. Leslie okazywała mężowi dezaprobatę i złość na każdym możliwym kroku, przez co Colin e, zamykał się w sobie, no i więcej czasu spędzał w pracy, a tym samym mniej tego czasu poświęcał rodzinie. A skoro mniej czasu poświęcał rodzinie, no to Leslie coraz bardziej okazywała mu dezaprobatę i tak właśnie toczyło się to wielkie błędne koło. E, w pewnym momencie. E, Colin zaczął się czuć po prostu samotny, a tej pustki w sercu nie mogła wypełnić mu żona, która w ogóle nie chciała na niego patrzeć i czuła się przytłoczona tym wszystkim. Więc mężczyzna zaczął, moi drodzy, rozglądać się za innymi kobietami, wiedząc, że przecież no właśnie z tego powodu naprawiał swoje małżeństwo i właśnie z tego powodu spodziewa się już czwartego dziecka. W każdym razie, gdy Leslie była w czwartej ciąży, Colin poznał kobietę o imieniu Hazel i nie była to przypadkowa osoba, ponieważ tak naprawdę Colin kojarzył już Hazel i jej męża od jakiegoś czasu, bo tak się składa, że chodzili do tego samego kościoła, a dzieci Hazel do przedszkola z dziećmi Michoelów, więc mamy tutaj istnie family friendly okoliczności. Bądź co bądź Hazel będąca tak samo jak Leslie młodą matką wpadła Colinowi w oko. Kobieta była trzy lata młodsza, bardzo spokojna, cicha, rzadko w ogóle wyrażała swoje zdanie, pochodziła z niezwykle wierzącej i konserwatywnej rodziny, miała męża, Trevora, dwójkę dzieci i wiodła spokojne życie do czasu, aż pewny siebie doktorek, dentysta nie zwrócił na nią uwagi i nie zaczął nabijać makaronu na uszy. Relacja tych dwojga rozwijała się bardzo stopniowo. Najpierw były to pogaduchy o pogodzie w kościele, później wspólne odbieranie dzieci z przedszkola, bo Colin starał się być tutaj dobrym ojcem i mężem, więc on powiedział swojej żonie Leslie, która już była w ciąży, że on będzie zajmował się dziećmi, przejmie część obowiązków, więc on będzie takim super tatą, takim super mężem. A w rzeczywistości chodziło mu o to, aby być bliżej kobiety, która wpadła mu w oko. No cóż. Już potem Heidel załapała chyba o co chodzi i przyszła do gabinetu Kolina naprawić swoje zęby, gdzie tam też pokazała, że jest nim zainteresowana. W końcu wspólnie zaczęli zabierać swoje dzieci na basen no i tam też zaczęły się pierwsze flirty. I to nie chodzi o, o filtrowanie wody, tylko flirtowanie ze sobą. Leslie, żona Kolina, była w czwartej ciąży, no i wciąż była zła na Kolina. Hazel również czuła się znudzona w swoim małżeństwie, więc doktorek wydawał się jej bardzo atrakcyjny. Colin zresztą nawijał tutaj barierę, że potrafi świetnie pływać, chętnie Hazel tego nauczy. No i to właśnie na basenie zaczęły się pierwsze spojrzenia, flirt, pierwszy dotyk i pewnego dnia latem 1990 roku Colin wyznał, że Hazel mu się podoba. W sensie jej to powiedział, nie swojej żonie nikomu innego, on to powiedział jej, a kobieta odwzajemniła jego uczucia. Później zaczęli się wspólnie umawiać pod przykrywką nauki gry na gitarze, co też rzekomo Colin świetnie potrafił, i on zaproponował, że chętnie Hazel tego nauczy. Więc w ogóle, no, człowiek, orkiestra z niego, a kredyty wciąż się nie spłacały. E, w każdym razie, mniej więcej od lata 1990 roku, Hazel i Colin zaczęli swój związek, oczywiście związek za plecami swoich małżonków. E, od tego momentu coraz częściej spotykali się pod osłoną różnych dziwnych wymówek. E, w domu. Colin starał się być idealnym mężem, robił wszystko, aby jego żona nic nie poznała, no bo wiedział już co robić, aby Leslie niczego nie podejrzewała. Hazel natomiast, no była nowicuszką w zdradzaniu męża, więc ten szybko zaczął coś podejrzewać. E, mąż kobiety, czyli Trevor pracował jako policjant i razu pewnego szybciej wrócił do domu i zauważył swoją żonę z kolinem, jak siedzą podejrzanie blisko siebie. W sensie nic tam się nie działo, oni nic innego nie robili, tylko siedzieli. E, obok nich była gitara, więc kobieta szybko wyjaśniła, że no oczywiście chodzi tutaj o naukę gry na gitarze, o czym ty pomyślałeś i... Nic między nami nie jest. Czasami nawet oba małżeństwo miało okazję się spotkać. Nie byli może jakoś specjalnie przyjaciółmi, no ale od czasu do czasu odbywały się jakieś tam spotkania kościelne lub pikniki i wtedy miło i przyjemnie ze sobą rozmawiali. Więc tak naprawdę i Hazel i Colin robili wszystko, by ich małżonkowie nie poznali prawdy. Na przykład chcąc porozmawiać razem przez telefon, no bo były takie momenty, oni się nie mogli widzieć 24 na doby, a to też było lata 90. Więc chcąc razem porozmawiać przez telefon, Colin lub Hazel. Puszczali tej drugiej osobie strzałkę, ale w taki sposób, by nie było sygnału. I wtedy pojawiał się specjalny dźwięk na tych telefonach, świadczących o nieodebranym połączeniu, ale na telefonach nie wchodził komunikat, że ktoś dzwonił no przynajmniej tak to było opisane. I to był ich specjalny znak, żeby małżonkowie, małżonkowie niczego nie zauważyli, bo oni tego komunikatu no, nie widzieli. Następnie, jeśli Hazel lub Colin mogli rozmawiać, to po prostu odzwaniali, ale rozmowa nie mogła trwać dłużej niż 10 minut, bo wtedy połączenia były rejestrowane na takim szczególnym billingu, no i ich małżonkowie, którzy mogliby coś podejrzewać, mogliby sprawdzić ten billing i wtedy by zobaczyli, że te telefony, te rozmowy są wykonywane, więc oczywiście można było rozmawiać, ale nie dłużej niż 10 minut. Tak więc chcąc pogadać ze sobą na przykład godzinę, to musieli około 6 razy przerywać połączenie i dzwonić ponownie. Brzmi to jak jakaś taka specjalna obsługa pierwszych telefonów, a to tylko dwójka zdradzających ludzi chcących yy, przechodzić system. E, pod koniec lata 1990 roku Leslie była w połowie ciąży. A nowa kochanka Kolina była na jej początku, hehe. He. Dokładnie tak. Okazało się, że Heiser spodziewa się dziecka, co pokrzyżowało plany, jak najbardziej pokrzyżowało plany jej i Kolina, bo ona tak naprawdę nie wiedziała, czyje jest to dziecko. Istniała szansa, że jest to jej i jej męża, czyli tego Trevora dziecko, no ale była też szansa, że jest to dziecko jej i Kolina. A tak się składa, że Trevor i Colin wyglądali zupełnie inaczej. Colin, właściwie to jego rodzina miała jeszcze jakieś obciążenia genetyczne, takie jak e, niektórzy z członków rodziny mieli połączone palce u stóp. Więc gdyby coś takiego się pojawiło u dziecka, no to e, oni sobie pomyśleli, że wtedy Trevor albo ktokolwiek inny mógłby ogarnąć, że to nie jest jego dziecko, w sensie nie jest dziecko Trevora. E, więc tym samym, moi drodzy, bardzo szybko ci pobożni i religijni ludzie podjęli decyzję o tym, że ciąża to problem, a problemu należy się pozbyć. Sprawa nie była łatwa, bo w lokalnej klinice ktoś oczywiście mógł ich rozpoznać, a zresztą na takie przedsięwzięcie no to potrzeba z dwa dni, żeby w ogóle dojść do siebie, żeby to wszystko załatwić. Dlatego właśnie Colin i Hazel postanowili zrobić sobie romantyczny weekendowy wyjazd. Wszystko od początku do końca zaplanował Colin, rezerwując hotel na fałszywe dane, umawiając Hazel do kliniki, również na inne imię i nazwisko. No i w ten sposób właśnie postanowili oni postąpić tak, tak też się zresztą stało. Swoje zniknięcie Hazel wyjaśniła mężowi Trevorowi problemami emocjonalnymi i poczuciem przytłoczenia codziennym życiem. Taką notatkę mu zostawiła na lusterku i po prostu sobie wyszła. Z tego, co zrozumiałam, to ten mąż Trevor nie, nie wdawał się w szczegóły. On coś tam popytał, ale jakoś przyjął to do wiadomości. Więc tym sposobem znów prawda nie wyszła na jaw. Zresztą początkowo nawet Colin chciał, aby jego kochanka dziecko urodziła, gdyby było to jego dziecko, to on by się oczywiście do wszystkiego przyznał, on by płacił pieniądze, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Hazel to ona nie chciała ryzykować. W każdym razie, pod koniec 1990 roku Leslie, żona Colina, urodziła czwarte dziecko, syna, który otrzymał imię Johnny. Z jednej strony kobieta cieszyła się na widok małego Johnniego, tak samo jak zresztą Colin, jednak napięcia w domu wcale nie zniknęły. Wręcz można było odnieść wrażenie, że stały się jeszcze większe. Leslie zaczęła podejrzewać, że Mąż jest niewierny, no i zresztą miała rację. Po narodzinach niego znalazła raz w spodniach Colina kilka drobnych, co było dziwne, no bo Colin nie nosił w kieszeni na przykład 20 pensów e, i to jeszcze w jakiejś tam większej ilości. Więc Hazel od razu pomyślała, że mogą to być drobne, na przykład do budki telefonicznej, na rozmowy z kimś, e, tutaj w domyśle z jakąś kochanką. E, kilka razy Leslie sprawdzała, dokąd idzie jej mąż, e, sprawdzała, czy na przykład e, będąc w pracy. Mówiąc, że idzie do pracy, to on rzeczywiście jest z pracy. Często Colin rzekomo umawiał się na spotkania z kolegami, no a w rzeczywistości był z Heisel, jednak on bardzo się pilnował, bardzo mu zależało na tym, żeby jego żona nie odkryła prawdy, i za każdym razem, kiedy Colin mówił, że idzie na spotkanie z kolegą, no to on prosił tych kolegów, tego kolegę o zapewnienie mu alibi, więc gdy Leslie no czasu do czasu dzwoniła do tych kolegów, no to oni opowiadali właśnie taką wersję, że rzeczywiście Colin jest u nich, albo że byli z Colinem gdzieś tam. Cała ta sytuacja jednak nie dawała Leslie spokoju. Czuła, że coś jest nie tak, czuła, że jej mąż Wcale nie jest szczery wobec niej, czuła, że ma jakąś kobietę na boku. Więc to wszystko nie dawało jej spokoju, i Leslie postanowiła wygadać się lokalnemu pastorowi, Johnowi Hansfordowi, który był w, no, w takich przyjacielskich relacjach z członkami parafii. No i już wcześniej Leslie powiedziała mu o tym pierwszym romansie Kolina, bo przecież to nie był pierwszy raz. A pastor wraz z małżeństwem spędził zresztą długie godziny na rozmowach o tym wszystkim, o małżeństwie, o naprawianiu tego małżeństwa. No i Ostatnimi czasy sam pastor zauważył, że coś się zmieniło w zachowaniu Kolina. On tam niby nic, ale swoim okiem lukał, no i podejrzewał, że spotyka się on właśnie z Hazel, ponieważ kilka razy widział samochód Kolina przed jej domem, więc zaczął myśleć, no ale oczywiście nie, nie, wtrącał się w małżeństwa innych ludzi, nikomu nie mówił o swoich obawach, też nie plotkował. Tak więc pod koniec 1990 roku Leslie zwierzyła się pastorowi, a ten postanowił porozmawiać z Kolinem i z Hazel na osobności, żeby zobaczyć, czy jego podejrzenia są prawdziwe. Colin, na pytanie, czy nie jest wierny, no to zaprzeczył jakiemukolwiek romansowi. E, początkowo Hazel również, jednak tego samego dnia, gdy zaproponowała, że odwiezie pastora do domu, e, to postanowiła wyjawić mu prawdę. E, no i widząc już o co chodzi, pastor John na nowo pojechał na spotkanie z Hoelami i poinformował ich o tym wszystkim, że on już naprawdę, że Hazel mu o wszystkim powiedziała. No i po długiej rozmowie Colin również do wszystkiego się przyznał, a następnie pastor poinformował o sytuacji męża Hazel. Czyli dla, dla przypomnienia, dla pełnego zrozumienia, Leslie, żona, Kolina podejrzewa go o to, że, że ją zdradza. Mówi o tym pastorowi, a pastor niczym, ojciec Mateusz, niczym lokalny detektyw z W11 jedzie najpierw do Kolina, potem do potencjalnej kochanki. No i ta druga wyjawia mu prawdę, więc on wraca do Kolina i mówi jego żonie, że tak, rzeczywiście, Kolin nie jest wierny. Ko Kolin się przyznaje, a kiedy Kolin się przyznaje, Heiser się przyznaje, to pastor znów nasz ojciec Mateusz jedzie na rowerze i mówi o tym wszystkim. Kim mężowi Hazel, czyli Trevorowi. Co do Trevora, na to też podejrzewał, że żona nie jest do końca szczera, jednak liczył na to, że wszystko jest w jego głowie, że to są tylko jakieś obawy, no i że to nie jest prawda. No cóż, tym sposobem oba małżeństwa zaczęły się sypać i to jednocześnie, a w kościele rozpoczęto postępowanie w Radzie Starszych, aby usunąć Kolina z wszystkich ważnych funkcji, jakie tam pełnił. To też jest ciekawe, ponieważ tam Kolin był w jakiejś radzie, on organizował różne pikniki, różne tam jakieś transporty, przyjęcia, no i na wieść o tym, że on nie żyje zgodnie z zasadami, czyli że zdradza żonę, postanowiono go stamtąd usunąć. Zresztą też od tego momentu Colin i Heisen mieli zakaz przyjmowania komunii i też nie mogli pojawiać się na tych samych mszach. Jest to taka ciekawa kwestia, jeżeli w ogóle chodzi o zainteresowanie parafii, o to jak, jak wygląda udział całej społeczności w na tym momencie i że tak naprawdę z interwencją tutaj przyszedł nam pastor, który całą sprawę wyjaśnił. No cóż, dla obu małżeństw rozwód nie wchodził w grę, chociaż pastor wyraził akceptację dla każdej decyzji, no ale mimo tego zarówno Hazel z mężem, jak i Colin z Leslie zdecydowali się ratować swoje związki, chodzili na terapię małżeńską do pastora, a Leslie zaczęła brać leki na poprawę nastroju. Ponieważ jej e, zachowanie, jej nastrój, to wszystko bardzo podupadło. Jeszcze przed tym, jak dowiedziała się o tym, że jej mąż e, nie jest wierny, no później to już w ogóle, więc ona też postanowiła coś ze sobą zrobić. Poszła do lekarza, poszła do specjalisty, dostała leki i chciała małżeństwo ratować. Obu parom zależało na tym, by wszystko zostało w tym hermetycznym gronie, aby też nikt się nie dowiedział o tej całej sytuacji. I tak też właśnie było. Więc na pozór oba małżeństwa wciąż tworzyły szczęśliwe rodziny i jeżeli ktoś nie był wtajemniczony, nawet nie wiedział, że coś jest nie tak. Początkowo Colin zapewniał, że jego romans z Hazel nie był w ogóle fizyczny. A jego żona Leslie mu w to uwierzyła, że to tylko było platoniczne, jedynie jakieś tam miłostki i tym podobne. Jednak w październiku 90. roku zdecydował się on wyjawić prawdę, bo po rozmowie z, z pastorem uznał, że trzeba powiedzieć całą prawdę. No i kiedy te prawdy wyjawił, no to Leslie wpadła w rozpacz, gdy dowiedziała się o tym, że jednak tutaj były też aspekty fizyczne. Kobieta sięgnęła wtedy po wszystkie leki, jakie miała pod ręką, wzięła je, no a potem wybiegła z domu. Colin na szczęście od razu pobiegł za żoną i ją znalazł, następnie zawiózł do szpitala, gdzie udało się jej w pełni pomóc. Ta sytuacja wywołała pewną zmianę u małżonków, no i to. Niestety, niekoniecznie pozytywną, bo widać, jak silne to wszystko było, jak to silnie wpływało na Leslie, która sobie nie radziła z całą sytuacją, z tym, że została w domu z czwórką dzieci, z tym, że jej mąż nie był wierny, z tym, że teraz okazało się, że on miał romans z kobietą z lokalnego kościoła i niestety no, w taki sposób to wygląda. Jeszcze ją okłamał, że ten związek wcale nie był fizyczny, a jednak był. Ona sobie kompletnie z tym nie radziła i była naprawdę w złym stanie. A Colin, Colin niestety nie chciał tego małżeństwa ratować, nie chciał pomóc swojej żonie. Coraz bardziej się od Leslie oddalał, był obojętny, był nieobecny. Tak naprawdę cały czas myślał o Hazel, w której był zakochany. No i Leslie bardzo ciężko to znosiła, bo ona chciała małżeństwo ratować. Przeszła na dietę, zapisała się na siłownię, zmieniła fryzurę, zaczęła chodzić na solarium, no i wygląd... Zdaniem niektórych coraz bardziej przypominał wygląd Hazel. Chciała w jakiś sposób się do niej upodobnić, no ale kolina w dalszym ciągu to w ogóle nie ruszało. Miała, miał to zupełnie gdzieś, był obojętny, był oschły dla swojej żony, a Leslie zaczynała popadać w obsesję. Widzimy tutaj troszkę podobną sytuację do. Sprawy zazdrości, którą robiłam w ostatniej serii Siedmiu Grzechów Głównych, też tutaj bohaterka próbowała się upodobnić do, do tej drugiej kobiety. Natomiast, no, mąż, mąż niestety nie zwracał na to uwagi. Leslie robiła wszystko, co mogła, ale też w dalszym ciągu nie mogła wyjść z takiego przeczucia, że. Colin powiedział, że już zakończył ten związek z Hazel, że już go więcej nic z nią nie łączy, no ale Leslie wciąż myślała o tym, że może on się z nią nadal spotyka, że może do niej dzwoni, że może kiedy mówi, że idzie do pracy, to tak naprawdę idzie do niej, więc wyszło na to, że w pewnym momencie Leslie śledziła swojego męża, sprawdzała jego bilingi, poszukiwała jego rzeczy i na każdym możliwym kroku go obserwowała. Więc z całą pewnością widzimy tutaj, że małżeństwie nie było dobrze, jednak w trakcie terapii e, lub na przyjęciach wśród ludzi Colin starał się sprawiać wrażenie dobrego męża. On pastorowi mówił, że się stara, że on wszystko zrozumiał, że on teraz wie, jak dobrze postępować. On nawet w trakcie trwania tej terapii małżeńskiej postanowił przeprosić Trevora, czyli męża Hazel, no za to, że miał z nią romans, z jego żoną. Było to oczywiście lekko niezręczne, no ale panowie przynajmniej pozornie wszystko sobie wybaczyli. I z jednej strony brzmi to oczywiście bardzo miło i przyjemnie, a z drugiej strony Colin, naczelny fałszywek. Parę dni po tych przeprosinach postanowił złamać swoją obietnicę i zadzwonił do Hazel. Nie kontaktował się z nią przez cztery miesiące, ponieważ obiecał, że tego nigdy więcej nie zrobi, no bo chciał naprawiać swoje małżeństwo, bardzo mu na tym zależało, no i miał do Hazel nie dzwonić, a jednak cały czas o niej myślał, cały czas za nią tęsknił, więc w końcu zrobił to w marcu 1991 roku. W ogóle, jeżeli chodzi o małżeństwo Heizel, to wydawało się być ono rzeczywiście dobre i szło w dobrym kierunku. I to wcale nie tak pozornie jak w przypadku Hoelów, tylko naprawdę małżonkowie się do siebie zbliżyli, coraz lepiej się ze sobą dogadywali. Nawet Trevor powiedział swojemu bratu, że ta cała sytuacja wyszła mu na dobre. Więc oczywiście przynajmniej jedno małżeństwo było na dobrej drodze do tego, aby żyć długo i szczęśliwie. A tutaj nagle mały gnomik Colin zadzwonił. I wszystko się rozpadło, ponieważ powiedział on Heiser, że bardzo za nią tęskni, że ją bardzo kocha. Na co Heiser odpowiedziała, że ona również za nim tęskni, że również bardzo go kocha. I prawda jest taka, że od tego telefonu, od tego momentu para znów zaczęła się ze sobą potajemnie spotykać. No tym razem przykładali jeszcze większą wagę do tego, aby ich małżonkowie ich nie nakryli. Moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Przez te cztery miesiące jakoś naprawiali swoje małżeństwa, albo, tak jak w przypadku Kolina, próbowali te małżeństwa naprawiać. Natomiast po tych czterech miesiącach, e, całe te naprawiania poszło się kochać. E, co w tej sytuacji robią małżonkowie? Co robi Trevor? Co robi Leslie? No, Trevor niczego nie widzi, niczego nie zauważa, On zaczyna ufać swojej żonie. Leslie natomiast e, na każdym kroku obserwuje Kolina, e, ale też zaczyna zmieniać swoje myślenie i zaczyna myśleć o tym, aby wziąć z nim w końcu rozwód. Tak się składa, że w kwietniu 1991 roku zmarł jej ojciec. Sytuacja bardzo przykra, no bo mężczyzna zasłabł w swoim domu, miał problemy z sercem, niestety tak właśnie wyszło, ale po ojcu Leslie otrzymuje dużą sumę pieniędzy w spadku. No i według koleżanek kobiety właśnie wtedy zaczęła się ona zastanawiać nad rozwodem, nad zostawieniem z kolina, skoro miała w końcu jakąś tam niezależność finansową. Sobą I mogła sobie na to pozwolić. Powodem tych nagłych myśli o rozwodzie nie tylko były podejrzenia, co do niewierności Kolina zresztą, prawdziwe podejrzenia, ale też wydarzyła się pewna sytuacja dokładnie na początku kwietnia 91, która nad wyraz zaniepokoiła Leslie, i pewnego dnia kobieta zadzwoniła taka zdenerwowana, bardzo zaniepokojona do swojej koleżanki i powiedziała jej, że jeżeli coś by się jej stało, coś złego, no to by będzie to wina Kolina. E, spytana o co chodzi, no bo tak. Tak, tak nic gruchy, nic pietruchy nagle, e, powiedziała, że e, wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja i jest wystraszona. Mianowicie brała kąpiel w wannie, e, po czym do łazienki, taka sytuacja normalna, no wszedł Kolin, jej mąż i powiedział, że chce zabrać takie przenośne radyjko i sobie tam posłuchać muzyki. E, no sytuacja zupełnie zwykła, jednak nagle jeden z kabli tego radyjka wpadł do wanny, gdzie leżała Leslie, Nastało w tamtym momencie lekkie spięcie, ale kobiecie udało się szybko wyjść z wanny. Ona poczuła takie lekkie porażenie. Na szczęście od razu wyszło, od razu zareagowała. Ehm, Colin twierdził, że był to przypadek. Leslie miała oczy eksceltywne na autostradzie, nie wiedziała, co się dzieje. Ehm, zaczęła myśleć, że może jej mąż zrobił to celowo. Natomiast Colin twierdził, że w żadnym wypadku, że to był jedynie przypadek. Nie zmienia to faktu, że Leslie no nie do końca mu wierzyła, zastanawiała się, o co tak naprawdę chodziło i obawiała się, że może mężczyzna planuje coś zrobić. No cóż moi drodzy, w ogóle e, stan emocjonalny Leslie do najlepszych w tamtym momencie nie należał. E, po stracie ojca kobieta wpadła w coraz to bardziej pogarszający się nastrój, e, no bo dużo się wydarzyło w ostatnim roku, tak? straciła matkę, straciła ojca, e, okazało się, że mąż ją zdradza, no bardzo, bardzo dużo takich przykrych rzeczy, e, więc całymi dniami spała, płakała lub zaczęła też sięgać po procenty. E, w skrócie no była na skraju wytrzymania i nie mogła sobie poradzić ze wszystkim, co się stało w ostatnim roku. I moi drodzy, 13 maja 1991 stało się coś, co, co będzie ważne. Mianowicie tego dnia Leslie znów, tak jak kilka ostatnich dni wcześniej, spędziła cały dzień w łóżku, dużo wypiła, dużo płakała i ogólnie jej stan był w dalszym ciągu kiepski. W pewnym momencie kobieta powiedziała Colinowi, swojemu mężowi, że chciałaby być teraz w niebie ze swoimi rodzicami, i dodała, że gdyby rzeczywiście ona odeszła z tego świata, to wszystkim byłoby lepiej, ponieważ Colin mógłby się w końcu spotykać z Hazel, którą pewnie kocha. No i do tego Leslie powiedziała, że to ta cała sytuacja, w której się ona znalazła, w której znalazł się jej mąż, to jest sytuacja bez wyjścia, ponieważ ona nigdy nie wybaczy Colinowi tego, że on ją zdradził. I pewnie Trevor, czyli mąż Hazel, też tego nigdy nie wybaczy. Więc tak naprawdę jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ Leslie dodała, że zapewne Colin chce być z Hazel, a małżonkowie i tak tego nie wybaczą, więc najlepiej by było, gdyby, gdyby ona odeszła z tego świata. Tak powiedziała Leslie swojemu mężowi Colinowi. Oczywiście powiedziała to w nerwach, mając niekoniecznie jakoś specjalnie kontakt z bazą. Od razu po tych słowach położyła się spać i pewnie też zapomniała. Że w ogóle taka sytuacja miała miejsce. Po tych słowach jednak Colin pierwszy raz od dawna przytulił swoją żonę i mężczyzna poczuł żal. Pierwszy raz poczuł wyrzuty sumienia, że taka sytuacja w ogóle się wydarzyła, że teraz ona jest nieszczęśliwa, on jest nieszczęśliwy, no bo chce być ze swoją kochanką. Pewnie mąż Hazel też jest nieszczęśliwy, no bo ma z tyłu głowy, że, że żona była niewierna. I ogólnie to jest to taka sytuacja bez wyjścia. Natomiast, no może jednak jakieś wyjście jest. Ponieważ właśnie wtedy, 13 maja. Jak Colin pierwszy raz pomyślał, że odebranie życia Leslie i Trevorowi to wcale nie jest taki zły pomysł, skoro sama Leslie tak się męczy i sama mu tak powiedziała. Po tym zdarzeniu Colin intensywnie myślał na ten temat, zastanawiał się, czy byłoby to dobre, czy byłoby to złe, jak w ogóle jego wiara na przykład by na to patrzyła. No i po, tym, po tych swoich rozważaniach postanowił spotkać się z Hazel i przedstawił jej swój punkt widzenia, że no ich małżonkowie są w nieciekawe sytuacji, pewnie zastanawiają się czy, czy nadal jest tutaj jakaś niewierność i najlepiej to byłoby się ich pozbyć początkowo Hazel słysząc to wszystko na to nie wierzyła co ty w ogóle człowieku, pip no ale później kiedy tak sobie rozmawiali na ten temat to i Hazel doszła do wniosku, że to nawet taki fajny pomysł jest i tak naprawdę od tego momentu zaczęli więc planować pozbycie się swoich małżonków w taki sposób, aby oczywiście nikt się o tym nie dowiedział, jak do tego doszło. I moi drodzy, w końcu po pięciu, całych pięciu dniach planowania, postanowili ten swój plan wykonać. Tym samym zbliżamy się do dnia, który sprawił, że w ogóle ten podcast powstał. Był to 18 maja 1991 roku, była to sobota, i tego dnia najstarszy syn Howellów, Matthew, miał swoje Urodziny, więc wszyscy z tej okazji świętowali, zorganizowali niewielkie przyjęcie. No i można to nazwać takim miłym, rodzinnym czasem. Wiecie, miła, fajna, rodzinna atmosfera. Wieczorem jednak miało już wcale tak rodzinnie nie być. Zbliżała się godzina 22, więc Colin położył dzieci do spania. Zazwyczaj chodziły one spać około 20, jednak ta późniejsza pora, no to również była częścią planu, bo gdy cała czwórka zasnęła, to Colin zablokował im drzwi, by dzieci nie mogły wyjść ze swoich pokojów. I to oczywiście jego zdaniem było dla ich bezpieczeństwa. Zresztą zaraz zobaczymy dlaczego. No cóż, gdy Leslie, jego żona, zmęczona po całym dniu, położyła się na kanapie. W salonie, no to po prostu tam sobie zasnęła, tak? Nie planowała, miała później się wykąpać, pójść do sypialni, ale zasnęła na kanapie. I wtedy Colin przystąpił do realizacji swojego planu. Wcześniej podłączył on wąż ogrodowy do rury wydechowej swojego samochodu, ubrał rękawiczki, które miał jako dentysta, zresztą w ogóle mógł je wszędzie kupić, no ale akurat miał pod ręką, odpalił samochód, a tego węża, który był przyłączony do rury wydechowej, przystawił do twarzy swojej żony, czekając, aż ta po prostu zaśnie na zawsze, a wcześniej jeszcze kołdrę na głowę naciągnął. No i niestety tak to właśnie się stało. Właśnie tak się stało i gdy już do tego doszło, to Colin zaniósł Leslie do bagażnika, przykrył ją kocem i pojechał w kierunku domu Hazel, aby zrealizować dalszą część planu. Będąc już pod domem swojej kochanki, no to Hazel wyszła na spotkanie z Kolinem i upewniła się, że jej mąż Trevor już śpi, więc wszystko szło zgodnie z planem. Następnie całą tą procedurę powtórzono w przypadku Trevora, czyli wąż ogrodowy i rura wydechowa. E, Trevor, no tutaj pewne komplikacje nastąpiły, bo Trevor był jednak silnym facetem, e, więc w pewnym momencie doszło do szarpaniny między nim a Kolinem. Jednak w końcu, no niestety, to Kolin wygrał, a Trevor dołączył do Leslie. ndiyo Było po godzinie trzeciej w nocy, a Colin i Hazel musieli zrealizować plan do końca, no bo to, to, to nie wszystko, to było wszystko idealnie zaplanowane. Hazel została w swoim domu, aby posprzątać sypialnię i tutaj ukryć jakiekolwiek dziwne ślady, a Colin pojechał z dwoma ciałami w bagażniku na ulicę 12 Apostołów, gdzie wcześniej mieszkał ojciec Leslie, ten, który właśnie niedawno zmarł. I tak się składało, że Colin miał klucze do jego domu, który Leslie dostała w spadku. Tam tam więc mężczyzna podjechał pod ten dom, wjechał do garażu i zainscenizował wszystko dookoła. Trevora posadził na miejsce kierowcy, a obok Leslie podrzucił album ze zdjęciami, ze zdjęciami rodzinnymi. Następnie włączył silnik, podłączył węża do rury wydechowej, dzięki czemu cała scena wyglądała jak podwójne zakończenie życia dwóch małżonków, którzy byli zdradzani i nie potrafili sobie z tym poradzić. Dodatkowym elementem, chyba takim dającym stuprocentową pewność, była pasująca do planu notatka napisana przez samą Leslie, gdy kobieta rzeczywiście chciała zakończyć życie. Jak pamiętamy, ta, ta sytuacja, kiedy trafiła na do szpitala, no to wcześniej napisała ona taki mały list skierowany do Kolina. Był to list z przeprosinami, z żalem z powodu ich małżeństwa, że tak wszystko wyszło. No i list rzeczywiście był napisany przez nią, więc nikt tego by nie podważył, a to za to idealnie plasowało. Do planu. Tak więc po powrocie do domu, Colin zostawił notatkę w kuchni dla samego siebie no i poszedł spać. Po kilku godzinach mężczyzna wstał, aby odegrać dalszą część planu, czyli zaczął on wydzwaniać do swoich znajomych z pytaniem, czy jest może u nich Leslie, ponieważ nie ma jej w domu i zostawiła niepokojącą notatkę. W końcu jeden ze znajomych, Kolina, na jego prośbę pojechał pod dom ojca Leslie, no i moi drodzy, tam też został scenę upozorowaną wcześniej przez samego Kolina, czyli plan idealnie został zrealizowany. Oczywiście rozpoczęło się dochodzenie, no bo sytuacja nietypowa. Wielki szok wśród wielu osób, no i też smutek najbliższych. Colin i Hazel natomiast idealnie odegrali rolę zdziwionych małżonków, chociaż później, zdaniem wielu, Colin nie wydawał się być jakoś tam specjalnie przejęty. Mimo wszystko o sprawie zrobiło się głośno, no bo to małe miasteczko w ogóle takie bardzo konserwatywne, bardzo hermetyczne środowisko. I zaczęły krążyć różne plotki, plotki które co ciekawe nie obejmowały wcale tego, że może jakieś osoby trzecie maczały już tym palce, ale raczej ludzie zastanawiali się, czy to był pomysł, jak długo trwał romans Kolina i Hazel, te wszystkie tak. Takie brudy zaczęły wychodzić na jaw, a to nawet y, naszemu pinki i mózg, czyli y, Colinowi i Hazel, było na rękę, no bo ludzie skupili się na tym, że ojej, oni mieli romans, a nie na tym, że rzeczywiście oni pozbyli się swoich małżonków. W każdym razie w końcu po roku sąd koronera uznał, że zgon dwojga nastąpił skutek zatrucia dwutlenkiem węgla i nikt poza samymi Leslie i Trevorem nie brał w tym udziału. E, czy tak było? No, oczywiście, mówimy, że tak nie było. Natomiast to oznaczało, że ani Colin, ani Hazel nie byli o nic podejrzani, a tym bardziej nie byli o, nich, o, o nic oskarżeni. Więc wychodzi na to, że cały ich plan udało się od, od początku do końca zrealizować. I moi drodzy, no w końcu bez żadnych przeszkód mogli być razem i żyć długo i szczęśliwie, o ile w ogóle można tak żyć po czymś takim. No właśnie. I chyba jednak nie można, ponieważ początkowo para postanowiła nadal ukrywać swój związek, aby w dalszym ciągu nie wzbudzać żadnych podejrzeń. No i spotykali się więc w ukryciu, tak samo, gdy ich małżonkowie żyli, więc tutaj nic nie zmieniło. E, problem polegał jednak na tym, że Hazel po tym wszystkim nie mogła dojść do siebie. E, te wyrzuty sumienia, które miała, no to nie dawały jej spokoju, e, a tym samym zaczęła odrzucać Colina pod względem fizycznym, bo czuła wtedy żal, czuła wtedy wyrzuty sumienia. E, kobieta nie chciała, aby dochodziło do zbliżeń, ponieważ wtedy czuła się jeszcze bardziej winna. E, no ale Colin znalazła to. Rozwiązanie i zaczął podawać swoje ukochanej środki uspokajające, które przynosił zresztą z pracy. I wtedy często Hazel zasypiała lub w ogóle traciła kontakt z bazą. I żeby było jasne, to było za zgodą obojga. Colinowi nie przeszkadzał jakoś specjalnie fakt, że jego miłość życia nie można na niego patrzeć i potrzebuje przespać całe zbliżenie. W sumie to Colinowi nic nie przeszkadzało, no, był on szczęśliwy, zrealizował swój plan, nie był o nic podejrzany, poza tym dostał ponad 400 tysięcy funtów z policji ubezpieczeniowej żony, no i Colin bawił się całkiem dobrze, natomiast, no, Hazel najwyraźniej nie miała emocjonalności, głębokości kałuży, ponieważ nie mogła sobie wybaczyć tego wszystkiego, co się stało, więc wcale nie było tak wesoło, szczęśliwie, jak zakładali na początku. A lata sobie mijały, a nasz bohater i Hazel wciąż udawali, że wcale się ze sobą nie spotykają. Mimo tego, że po tych pięciu latach, bo minęło już pięć lat, no to mogliby śmiało powiedzieć, że no okej, okay, spotykamy się, wyszło jak wyszło, to, to, to jest nasza przeszłość i tyle. Ich relacja natomiast z roku na rok robiła się coraz bardziej napięta, a Colin wkrótce zaczął mieć tego dość i zaczął oglądać się za innymi kobietami. Mimo wszystko, co jest ciekawe w w 1996 roku, czyli te 5 lat później, mężczyzna zaproponował Hazel, aby wspólnie przenieśli się do Szkocji, tam też zaczęli od nowa, założyli rodzinę i tak dalej, ale kobieta wtedy odmówiła i doszła w końcu do wniosku, że ona nie chce być z kolinem po tym wszystkim, ponieważ wciąż czuje żal, czuje wyrzuty sumienia. Więc, moi drodzy, no po tych pięciu latach od straty małżonków, ich związek się zakończył. Na odchodne obiecali sobie, że nigdy nikomu nic nie powiedzą. W sensie jaka była prawda. No i się rozeszli każdy w swoim kierunku. Co z tego można wywnioskować? Wywnioskować można to, że cały ich misterny plan poszedł na marne, no bo pozbyli się swoich małżonków po to, aby być razem. Ja nie mówię, że to by była jakakolwiek różnica, gdyby byli razem, natomiast i tak razem nie byli, więc wychodzi na to, że, że niepotrzebnie, tak? niepotrzebnie. Wiadomo, nigdy nie byłoby to potrzebne, natomiast tutaj e, tym bardziej chodzi mi tutaj o to, że motyw, dla którego zostało to wykonane, e, nie był już aktualny, więc wychodzi na to, że zrobili to bez żadnego powodu. No cóż, rozeszli się. Hazel poznała wkrótce innego mężczyznę, wyszła za niego za mąż, stając się tym samym panią Stewart, e, a Colin również nie tracił czasu i wkrótce poznał młodą roz rozwódkę ze Stanów Zjednoczonych o imieniu i nazwisku Kale Jorgenson, e, z którą zresztą. Wziął ślub i mieli wspólnie dzieci. Druga żona, czyli Kale, opisze później Kolina jako okropnego człowieka, ale to już, gdy cała prawda wyjdzie na jaw. Po kilku latach związku, Colin przyznał się swojej drugiej żonie do wszystkiego, co się stało, co zrobił, co zrobił z pierwszą żoną i kazał jej siedzieć cicho, ponieważ jeżeli powiedział, że jeżeli ona go wyda, no to on zrobi sobie krzywdę i ona będzie miała go na sumieniu, więc Kale musiała siedzieć cicho. Mężczyzna przyznał się również do tego, że czasami wykorzystywał Korzystywał swoje pacjentki w gabinecie, gdy były one pod wpływem różnych środków. Wiele razy zresztą Kejl przyłapała męża na kłamstwach i czuła, że no nie jest on po prostu dobrym człowiekiem. W 2007 roku stała się rzecz nad wyraz smutna i przykra, ponieważ najstarszy syn Kolina, Matthew, odszedł z tego świata. Był to wypadek. Matthew miał 22 lata i był studentem. W 2007 roku wyjechał na na wymianę studencką do Rosji i tam e, pewnej nocy zorganizowano imprezę, e, on i jego koledzy. No i w pewnym momencie, po wypiciu dużej ilości napojów wysokowych, Matthew stracił przytomność i wypadł z czwartego piętra. Niestety, tak właśnie wyglądały jego ostatnie chwile życia. E, Nawiść o tym: Colin bardzo to przeżył, ponieważ stracił dziecko stracił swojego pierworodnego syna, najukochęszczego. On miał z Matthew bardzo dobry kontakt, a poza tym zaczął myśleć, że może. Że jest to jakiś znak z góry, jakaś kara za jego własne grzechy, że może to wszystko nie dzieje się bez powodu. Zresztą nie był to koniec dziwnych zdarzeń w życiu Kolina, bo jak pamiętamy, mężczyzna dostał 400 tysięcy funtów z polisy polesli. No i gazela biznesu postanowiła te pieniądze zainwestować z nadzieją, że uda mu się szybko wzbogacić. Zainwestował on łącznie 350 tysięcy funtów, więc znaczną większość, a resztę pieniędzy wykorzystano na spłacenie z długów. No ale zainwestował, 350 na inwestycję, która miała na celu znaleźć złoto Yamashi na, Fili na Filipinach. I jak się możemy spodziewać, lub nie wszystko okazało się być jedną wielką ściemą, jednym wielkim przekrętem, a Colin wszystkie te pieniądze, które zainwestował stracił i do tego popadł w długi. Tak się składa, że w 2010 roku mężczyzna miał ponad 100 tysięcy funtów zaległych podatków do zapłacenia, więc no, zaczynało robić się nieciekawie, jeżeli chodzi o finanse, do tego stracił.

I to wszystko Colin zaczął e, uważać za znaki z góry i za karę za to, co zrobił. E, mężczyznę w końcu po tych, po tych no, tylu latach, tak naprawdę po prawie 20 latach zaczęło męczyć sumienie. E, jego żona Kyle namawiała go do tego, aby powiedział na policji prawdę, aby się w końcu przyznał. No bo może rzeczywiście to jest jakiś znak z góry. E, w 2010 roku Colin przyznał się do wszystkiego starszym w swoim kościele. On bardzo nie chciał iść na komisariat, no bo wiedział, z czym to się wiąże. Więc przyznał się z starszym w kościele, a oni również zaczęli namawiać go do przyznania się do winy. No i w końcu, po tych wszystkich oporach 18 listopada 2010 roku, mężczyzna ze spuszczoną łebkiem udał się na komisariat i tam wyjawił całą prawdę. Szybko oczywiście został on aresztowany, tak samo jak Hazel, która do tej pory wiodła sobie spokojne i szczęśliwe życie. I moi drodzy, no ostatecznie Colin otrzymał wyrok do żywocia z możliwością zwolnienia po 21 latach, natomiast Hazel Otrzymała karę 18 lat za kratami. I tak właśnie kończy się ta historia. Historia, w której w końcu sprawiedliwości stało się zadość. Przykre jest jednak to, że nie udało się dociec do tej prawdy na samym początku, kiedy trwało śledztwo. Tylko po tych wszystkich latach, po prawie 20 latach, osoby, które były winne, przyznały się do winy. I z jednej strony fajnie, że się przyznały. Znaczy, bardzo dobrze, tak? Bo mamy sprawiedliwość. Z pewnością taka odpowiedź dla rodziców. Rodziny Trevora i Leslie jest jakąś taką odpowiedzią, która pozwala im zakończyć ten rozdział. Natomiast gdyby nie te wszystkie sytuacje w życiu Kolina, gdyby nie to, że sumienie zaczęło go w końcu ruszać, to prawdopodobnie do dzisiaj nie znalibyśmy prawdy. Do dzisiaj ta sprawa zostałaby uznana jako no, no coś, w czym nie maczały palców osoby trzecie. I tak naprawdę, żyliby długo i szczęśliwie, bo jak sami widzimy, no niestety był to plan idealny. O Oczywiście pod względem... Yy takim nie do wykrycia, no bo pod względem moralnym to był to okropny plan i chyba planem idealnym w takiej sytuacji byłoby po prostu wzięcie rozwodu i zaczęcie życia od nowa, no nie pierwszy, nie ostatni. Natomiast jakąś, taką dziwną logiką ci nasi bohaterowie się często posługują. Bądź co, bądź to to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej historii, a jest taka opcja, no bo ona jest stosunkowo nowa, w 2010 roku cała prawda wyszła na jaw, więc jeżeli ktoś słyszał o tej historii, są jakieś dodatkowe fakty, informacje, o których tutaj nie wspomniałam, no to będę wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu nieudane poszukiwanie złota, bo między innymi dzięki temu Colin w końcu się przyznał. Dziękuję Was za uwagę, tak jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mnie poznać bardziej prywatnie, to zapraszam Was na Instagrama, on również jest w opisie. A teraz życzę Wam wszystkiego raz jeszcze dobrego w nowym roku, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo.